Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Get Even. Mam nadzieję, że tym razem jak dojdzie do strzelaniny, to wyjdzie mi to troszkę lepiej niż ostatnio. No i że będziemy więcej znajdywać tych rzeczy, no bo jak pamiętacie, tu jest 84, tam 88, tu jest tylko 54. Mamy jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6 tablic, więc jeszcze troszkę przed nami. Mogę w ogóle ten telewizor włączyć, wyłączyć? Nie. Dobra, więc wróćmy do... do tego szpitala. I zobaczmy, co nas dalej czeka. Jakie kolejne wspomnienie odkryjemy. Synaptic transitions are becoming much easier. The room you just visited will help you stay away from conjecture and concentrate only on the facts. Facts? All I know is that my name is Black. And apparently I stole this corner gun. Precisely. And an expert job it was too. ADS all but went bankrupt after you disappeared with the prototype. But I'm sure we will learn more. As you proceed. Then let's hurry this up so I can get the fuck out of here. No, Mr. Black, we move at my pace. You cannot just shoot your way through every obstacle like you did when you broke into ADS. This is an investigation, not a firing range. Przepraszam. Tak, domyślałem się i pewnie mogę też przerwać to. Zobaczę, czy mogę przerwać, ale chyba mogę, bo tam było oddal. Tak, nie mogę przerwać, jeśli nagle się rozmyślimy, spoko. No i nie mam tego corner guna, więc to jest jeden plus, że znowu celujemy za pomocą muszki i tego. I celownika. Dobra, więc chodźmy, bo widzę, że mi się odblokowały te przejście. Zobaczymy, co tym razem się będzie działo. A i trochę rozjaśniłem, mam nadzieję, że nie za bardzo i że to nie popsuje klimatu. Ale miałem ustawione chyba 1.8, a ustawiłem na 2.10. Ale z tego co widzę na dworze jest jasno, więc dlatego tu jest jasno też. Dobra, teraz gdzie... Red! Hey! Why is everyone loose? The patients must have their exercise, Mr. Black. Now move along. Haha, na pewno. Kolejna cela? Nie wiem. A właśnie, mam strzelać do nich, czy nie mam do nich strzelać? No, tutaj kogoś zadźgali. O, mam te nawet. No, do wody. O, właśnie. Zapomniałem już o tych zielonych i białych kropkach. Match found. Patient name, Albert Hall. Suffers from severe panic disorder. What is this? A to nie? Nie chcą tego? Dobra. Podczerwień coś wskazuje na jakieś oznaki ciepła. No ty jesteś zimny. To się tego nie da ukryć. Dobra, mapa. Dobra, mniejsza o to. No więc, właśnie może troszkę tych odnajdziemy, co nie znaleźliśmy wcześniej. Badaj. Nie. Z, nie F. Okej. Oddal. Nie, a światło? A widzę, że nie ma żadnych śladów. Trudno. Wolność, okej. Okay. Wolność albo kulka w łeb, nie? A czekajcie, na zielono się pali, tylko teraz tak, w którą stronę?
Aha, już mnie odcięli, no spoko. Nie, czyli tutaj, albo już przegapiłem. Nie, ale tu nie. Nie, no dobra. Takiego czegoś na pewno nie odwalimy. Czyli pewnie w tamtym budynku, ok. To czytałem? F. No stop, mylę. A, pewnie tego mi każą zbadać, dobra. No oczywiste to. A guest! I almost didn't see you there. Sneaking around like a cat. Yes. John Keating. A teacher reported missing in 2000. One up or two. Znowu ten misiek, wszędzie ten misiek będzie teraz? Ciekawe co by się stało, jakbym go zabił. Teraz bądź mądry i znajdź kod, tak? Jesus Christ, the code for the door. I need the code. Ah, yes, 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 yes. Code. Secret code. You solve my riddle. You get secrets. Ah, it is a party after all. Ah, it is a party. There must be prizes. Ooh, I love prizes. Ah, twinkle, twinkle, little cat. How I wonder where you're at. Search for answers high and low. Turn off the lights and let it glow. Little cat lost in the dark. Can you find my secret marks? Hmm. Dobra, ślady widzę, to tak, to fakt. A, tutaj było coś. Nie o ty dalej przeczytaj. Aha, dobra. Pogaś światła, tak? Czy znajdziesz znaki? Hip hop? No tak, tu są ślady, tu są ślady, też są ślady, tu są ślady, no a to są ślady tych, co wyszli, nie? Nie, nie mogę. A, dobra, jest. A jak wyłączę, to nie pali się, dobra. To już wiemy, jest jedynka. Możliwe, że nawet nie po czym je zapisałem, bo znowu mi pewnie gra podpowie. Ale okej, już wiemy. Tutaj coś jest? Nie ma, dobra, to jest jeden. Cztery plus cztery, tak? Mam je dodać i po prostu wynik ma mi dać 8. Spoko. Coś tu jeszcze jest? Okej, nie ma. Czekajcie, tu jest 1, 2, 0 i 1 zaznaczone. Czyli mamy tak, 1, 2, 0 i 1, tylko teraz jak? 1, 2, 0, 1 i tak są zaznaczone. Ok. To już to mamy zapisane. Tylko teraz, ja to mam dodać, to ma mi wyjść 4 czy jak? Dobra, nie wiem, ale zobaczymy. I teraz tu, gdzie tu jest kod? Serio, kółko i krzyżyk. Dobra, i mamy kółko i krzyżyk. 2, 2 i 1, 0, 0. Tu mamy x. I tyle. I teraz z tego mam kod odgadnąć. Tu teoretycznie wychodzi 5, ale... Czy to faktycznie tak działa?
Dobra, mieliśmy jedynkę. Mieliśmy ósemkę. Czwórkę i piątkę. I nad dobrej kolejności, czyli jest kod 1845. Ale powiem wam, spoko myśl z tym kodem i farbą fluorescencyjną. Tutaj nic nie ma, tu nic nie ma. Ok. I teraz tak, w lewo. Ktoś tam coś bije, czy tutaj do ofisu? Aha, ofis zamknięty. Boże, jak się przestraszyłem. Nie powiem, psychiatryk, ale amunicję mamy, tak? Dobra, teraz kolejna rzecz. Nie w tą stronę poleciałem. Dobra, ale raczej nic nie ma. Dobra, idziemy dalej. Co miałem zrobić? No rzucił się na mnie. Dziewięć mi zostało. A czekajcie. W sumie może wystarczyło rozwalić radio. To już mogła być taka opcja, ale nie jesteśmy teraz pewni. Nie wiemy tego na 100%. A on się na mnie rzucił. Ale nic podświetlone chyba nie ma. Nope. Dobra. To schodzimy na dół. Albo mogłem jeszcze się tego przekraść. Nie musiałem przecież biec z tego. Iść po prostu, tylko mogłem się przekraść. Freaking mapy. Monkey. Nie małpi. Monkey. Dobra, teraz tak. Tu w dół. I tu jest misiek, okej. Ale jest też kot. Nie dwa, tylko jeden. Chyba nie będzie znowu ten sam kod, czyli 1845, bo to by było za proste. Aha, czyli po prostu mam później przyjść. Okej, okay, no spoko. Nie trzeba było tak od razu. Figurki kolekcjonerskie. Cóż, ja powiem, troszkę ta muzyczka zaczyna denerwować. A, czekajcie. Ja pierdzielę!
Ale się przestraszyłem tego. Się odwracam, tam kurde, ona stoi. Home. Ale chyba do home mi nie pozwolą dojść. I just wanted to say that I understand if you don't want to adopt. I'm at the studio this afternoon. Call me when you're back and I'll come straight home. We can talk then. I love you. Just a small reminder from your loving wife. Don't you dare forget our appointment at the clinic today. 2 p.m. sharp. See you then, Mr. Scatterbrain. Okay. Nie mogę biegać, no co w... My darling husband, I know this won't be the life we imagined anymore, but I'll be free to focus on my art, and you, well, you'll change the world like you always dreamed you would. And no matter what happens, we will always have each other. All my love, now and always, Lenore. Lenore. Że Lenore, to mi się z tym do pukania prania kojarzy. Okej, okay, tu nie mogę. Zdjęcie? Zdjęcie kota. Honey, are you okay? Talk to me. But are you absolutely sure? I did the test 3 times. The doctors, they said... I guess we proved them wrong. But that can't be right. Can't be. That means... It means we're not just a couple anymore. Means we're a family. Why show me this? Is this how you justify everything? No i co dalej mam zrobić? A zbadać mapę, obraz. Ach, trochę nie spotyka. Niespodziewane to było. Tu smutny piesek. Ale jak pomyślane, żeby... Boże, się pandy przestraszyłem. Those memories, they felt different. What was that place? No need to bother yourself with that, Mr. Black. Just a quirk of the technology. So they were my memories. What's going on? That is none of your concern, Mr. Black. It is irrelevant to your treatment. Now, let's proceed. Proceed. Right. Dobra, ale coś mi tu na zielono miga i nie wiem co, ja chcę to zbadać. A, tam mi na zielono miga, dobra. Tylko, czy tu wszystko już? Kulka w głowie. Gdzieś już taki podobny widziałem ten... taki obraz. Ale naprawdę się przestraszyłem tej kobity tam z tyłu. Aha, każdy pacjent jest przez zabawkę definiowany. 2.19 pamiętam. 2.19. Mam nadzieję, że ja nie muszę tego zapamiętać. A, was po prostu jest dużo, dobra. Tylko na momento. O, właśnie. To tamta nie miała 18-22, co w pierwszym odcinku tego znaleźliśmy? Też DNA na tym tym? Na tym zegarze? Let me give you an example. How old are you? 25. Right. Let's imagine tonight you're walking home after work. You see a horse in the middle of the street and you're scared. You start uncontrollably panicking. Your heart is pounding, your hands get sweaty, you don't understand what's happening to you. And you're an adult, for Christ's sake. You shouldn't be scared of a horse. Now, you've no way of knowing what the root of this phobia is, but my therapy will make everything clear for you in an hour, maybe less. Perhaps when you were 2 or 3 years old, your brother snuck into your room one night, wearing a horse mask on his head. Perhaps he just
stood there staring, watching, breathing, waiting. You woke up and you were terrified. I call it TRT, toy regression therapy. Give patients toys or mementos from their childhood, and the psychoanalytic magic works miracles. Aha, dlatego mieli te wszystkie zabawki. I do każdego było przypisane co innego, rozumiem. To nie ja. Ja pierdzielę. Jest jasno, ja się boję. Tak, pod tyłem. Dobra, nie da się rozwalić, to szkoda. Trochę już mnie ta muzyka zaczyna lekko denerwować. A czy denerwować? Nużyć, o. Czyli wy jednak faktycznie jesteście marionetkami. To się cieszę. Mam iść tam. Zapisywanie miałem. Boże, myślałem, że to się wygenerowało i nie mogę wrócić. Dobra. Ty pokazujesz, że szedł tam. Otwieraj! Seemed real to me, even before I got here. The puppet master, the one in control. Because I sure as hell wasn't in control. I felt like shit for as long as I can remember. Everyone was mean to me in school, I was constantly bullied. But I assumed it would stop once I was an adult. Ciekawe, jakbym oddał, to by dalej leciało, czy muszę trzymać od tym? Easy to waste time on hurting the people around them. Well, I was wrong. So I found comfort in pills and drinking. But there was always this presence, like an enormous hand hovering over me. It wasn't my decision to go there and start shooting those people. I'm surprised it's the only thing missing from those CCTV recordings. The black strings coming out of my hands and feet, and the shadow looming over those poor bastards when I was finally made to pull the trigger. Okay. To szafa z tej strony? A ty co tutaj robisz? Boże. Nie strasz mnie tak. Dosyć ciekawe. Ale tego się nie spodziewałem, że tam będzie tego. Głośnik i nagle za mną pojawi się ten manekin. Dobra, sprawdźmy na ty. A, muszę trzymać. Dobra. How much did this new treatment help you to discover your inner self? Inner self? I'm no such thing. Please. I just wanted to serve my country. Don't change the subject. I'll ask again. On a scale of 1 to 10... You made them cut my fucking arms off! My fucking... We did it to save your life. That landmine... I will end you, motherfucker. Fucker, I will crush your fucking throat! How? You have no arms. But
You seem to be much less concerned about your past mistakes now, so let's call that a night, shall we? No, spoko. Ale robicie... Tam coś jest. Dobra, to już wiemy, że nie wyjdziemy. Ale znowu dają tę muzykę, że coś się stanie. Dobra, ale gdzieś są dowody. Czego? Nie przestraszę cię, lol. Okej. Nie, dobrze. To miało być. Okej. Ale wykrzyczycie, Boże. A dobrze, że ta muzyka się ścisza, jak tego słuchamy. Tylko ile zabiłeś? Because my patients got better. All of them. Even those who died. Especially those who died. W szczególności kiedy umarli, okej. A naprawdę coś się stanie, bo już ta muzyczka bardzo sugeruje. Kontrol. Cześć. Myślałem, że miałeś odwrócić moją uwagę. Jak się odwrócę, to coś się stanie. Dobra. Dobra, przestali krzyczeć. Dobra, idźmy dalej. A, to ten, co go wyjęliśmy. Go. This is my art. All my brothers' sacrifices to the puppet master. You killed all those people. Why? No, you cannot kill what does not live. They are free, and you will join them soon. Czyli konsekwencją wypuszczenia go było to. Dopamine levels have spiked. Are you enjoying this, Mr. Black? Troszkę. Troszkę.
No moment, to najpierw poczytajmy. Okej. Okay. Nie mogę cię przeszukać? Nie, wydawało mi się. Ech, dobra. Będę tego żałował. A, otworzyłem to. Wypuściłem ich. To będzie ciekawe. Ups. Ile mam amunicji? Yeah, yeah. Dobrze, ale na kolejną część już imprezy, gdzie jest zabawa, ruszymy po prostu w kolejnym odcinku. Jestem ciekawy, co się będzie działo. Uwolniliśmy kilku pacjentów, to są kolejne konsekwencje, jak było powiedziane w którymś odcinku, chyba drugim. Więc ja dziękuję wam wszystkim za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka z Get Even. Życzę wam jak zwykle miłego dnia, wieczoru, w zależności kiedy oglądacie. Pa, pa!